piramidy kujawskie. Grobowce typu kujawskiego właściwie. Starsze niż egipskie piramidy. Grobowiec numer 5. Kultury pucharów lejkowatych. 3500-2500 lat przed naszą erą. Jeden pochówek ludzki. Kiedyś na tych tablicach było napisane, że był to pochówek kobiecy. Co sugerowałoby, że ta pani była kimś ważnym w swoim plemieniu. Jak na kulturę neolityczną zachwyt wzbudza wykonanie, mimo wszystko, po tylu latach, wykonanie grobowców w taki sposób. Podobno jakoś są zorientowane astrologicznie, astronomicznie, przepraszam. Pozwoliłem tu sobie odczynić pewien mały rytualik, grając na bębnie i na drumli. Niestety wilgotność powietrza sprawiła, że bęben brzmiał trochę nieciekawie, ale nagranie jest. Nie wiem, czy będę go poddawał jakiejś obróbce, czy nie. Grobowiec numer 3. Jedno z moich ulubionych miejsc, do których lubię wracać. Kultura. Kultura polska, prapolska. Trudno ją nazwać nawet. Po prostu kultura pucharów lejkowatych. Nie wiem, czy z tym nagraniem jeszcze coś będę robił, czy zachowam je takie, jakie jest. Tak. Grobowce. Oczywiście Polacy nie potrafią uszanować. Nie ma nawet sensownego dojazdu. Trzeba dygać jakąś polną drogą. Ale z drugiej strony, może by to zostało zadeptane przez nawał turystów. Chociaż ja wiem, nie sądzę. Co jakiś czas pojawiają się tu pewnie jacyś ludzie. Choćby tacy najedzeni jak ja i moja King. O, tu jest tablica z układem grobowców. O. Rezerwat archeologiczno-przyrodniczy w Sarnowie. Rezerwat archeologiczny, cmentarzysko szkieletowe tzw. grobowców kujawskich kultury pucharów lejkowatych z drugiego okresu neolitu polskiego 3500-2500 lat przed naszą erą, czyli starsze niż egipskie piramidy, zwanych przez miejscową ludność żalkami. Prowadzone w latach 1950-51, 66-71, 69-73 przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi badania pozwoliły zbadać i zrekonstruować 8 grobowców kryjących w sobie pochówki ludności kultury pucharów lejkowatych.
Jak wskazuje centralne ułożenie zwłok w grobowcach, wznoszone były ku czci naczelników rodów, co tłumaczy także obecność znajdującego się opodal cmentarzyska płaskiego, gdzie chowano pozostałych członków rodu. Rezerwat objęty ochroną na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. O, i dziennik ustaw nawet podali. Dobra, idź, mucha. Wiem, że jestem u ciebie w gościach, ale... No dobra, jestem zadowolony.